Drugi, list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 9. Komentarz. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Przyjście Antychrysta będzie miało miejsce za sprawą szatana. Objawienie, 12 rozdział, 9 werset, mówi o zrzuceniu szatana na ziemię. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Od tego momentu ten Boży przeciwnik będzie wywierał swój bezpośredni wpływ zarówno na zwierzę z morza, czyli rzymskiego przywódcę, jak i na zwierzę z ziemi, czyli Antychrysta. Oba zwierzęta są narzędziami w ręku diabła. On stanowi właściwą moc, która stoi za ich działalnością. Jego siła będzie widoczna w postępowaniu obu zwierząt. Działanie Antychrysta będzie co prawda zapierało dech w piersi i wywierało wielkie wrażenie, ale jego znaki to rzekome cuda, cuda kłamstwa. To wskazuje na ich pochodzenie, ponieważ szatan jest ojcem kłamstwa. Jana 8, rozdział 44, werset. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Wspomniane tu moc, znaki i cuda wskazują po raz kolejny na zwodniczość tego człowieka, który również i w tej sprawie okaże się prawdziwym antychrystusem. Objawienie 13 rozdział, 13 werset do 14 wersetu również mówi o wielkich znakach tego przywódcy, dodając, że przez nie będzie zwodził ludzi mieszkających na ziemi. Objawienie 13:13. I czyni wielkie cuda, tak, że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Objawienie 13 rozdział, 13 werset do 14 wersetu również mówi o wielkich znakach tego przywódcy, dodając, że przez nie będzie zwodził ludzi mieszkających na ziemi. Znaki i cuda wskazują na ponadnaturalną moc, która wcale nie musi koniecznie pochodzić od Boga. W tym wypadku jest to moc szatana,
Również Pan Jezus za swojego życia na tej ziemi dokonywał licznych cudów, ale one świadczyły o działającej w nim mocy Bożej. Piotr mógł powiedzieć o nim: mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 22 werset. Ponadto w przypadku naszego Pana znaki i cuda pozostawały w ścisłym związku z tym, czego nauczał Mateusza, 4 rozdział, 23 werset. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Poza tym jego jedynym zamiarem było uwielbienie Boga, podczas gdy Antychryst kierować się będzie wyłącznie swoją własną chwałą oraz interesami rzymskiego władcy. Tak więc Antychryst będzie naśladował znaki i cuda, przez które Pan Jezus jako prawdziwy człowiek został uwierzytelniony jako wysłany od Boga. W objawieniu 13 rozdział 13 werset znajdujemy kolejny aspekt: spuszczenie ognia z nieba. Objawienie 13:13. I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię, na oczach ludzi. Dokładnie ten znak dowiódł w życiu proroka Eliasza, kto jest prawdziwym Bogiem. 1 Królewska 18, 36. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, i wodę, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Zatem Antychryst posunie się aż do imitacji samego Boga. W każdym razie celem jego działania będzie zwiedzenie ludzi, aby oddali cześć posągowi,
który wystawi w świątyni. Znaki i cuda były również typowe dla pierwszego okresu chrześcijaństwa. Świadczą o tym pierwsze rozdziały Księgi Dziejów Apostolskich. Na przykład Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 43 werset. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Dzieje Apostolskie 5:12. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Dzieje Apostolskie 6:8. A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. 8:13. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Dzieje 14:3. I przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. Dzieje 15:12. I umilkło całe zgromadzenie i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. Sam Pan Jezus zapowiedział to w słowach, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 17 do 18 wersetu. Apostoł Paweł pisał Rzymianom o znakach i cudach, których dokonywał w mocy Bożej. Rzymian 15 rozdział, 19 werset. Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego. Tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. Natomiast autor listu do Hebrajczyków podsumował pierwszy okres chrześcijańskiego świadectwa na ziemi w słowach: Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Hebrajczyków, 2 rozdział, 4 werset.
a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Poręczył jest w czasie przeszłym, dokonanym. Zatem zarówno początkowy, jak i końcowy okres chrześcijaństwa wyróżnia się znakami i cudami. Wielka różnica polega jednak na źródle tych nadnaturalnych zjawisk. W przypadku pierwszych chrześcijan Duch Boży stał za cudami, jakie działy się przez ich ręce. Natomiast w czasie ostatecznym sam szatan będzie ich autorem jako ów wielki zwodziciel i imitator Boga. Zatem zarówno początkowy, jak i końcowy okres chrześcijaństwa wyróżnia się znakami i cudami. Wielka różnica polega jednak na źródle tych nadnaturalnych zjawisk. W przypadku pierwszych chrześcijan Duch Boży stał za cudami, jakie działy się przez ich ręce. Natomiast w czasie ostatecznym sam szatan będzie ich autorem jako ów wielki zwodziciel i przedrzeźniacz Boga. To dlatego znaki te nazwane są znakami i cudami kłamstwa. Przy okazji chciałbym zauważyć, że w czasie poapostolskim nie znajdujemy żadnych biblijnych wskazówek na tego rodzaju znaki i cuda. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, 5 werset mówi o cudownych mocach wieku przyszłego, ale to nie odnosi się do naszego czasu, a do nowego przymierza, które nastanie 7 lat po pochwyceniu wierzących. Tak jak na początku Bóg potwierdził swoje działanie przez cuda i uczynki, przez cuda i znaki, tak też potwierdzi to jeszcze raz w wieku przyszłym, czyli w nowym przymierzu. Dzisiaj działanie Boga nie musi być uwierzytelniane w ten sposób, ponieważ już dawno zostało dostatecznie poręczone. W rękach trzymamy kompletne i żywe Słowo Boże, więc co do zasady nie potrzebujemy już znaków i cudów potwierdzających prawdziwość Bożego poselstwa. Jeżeli zauważamy w naszych dniach rosnące zainteresowanie nadnaturalnymi zjawiskami, to jest to jedynie kolejny dowód na to, że tajemna moc nieprawości już działa. Jest to swego rodzaju zwiastun nadchodzących przyszłych wydarzeń. Również i to jest zwodniczą taktyką szatana. Liczne tak zwane cuda w obrębie charyzmatycznego lub zielonoświątkowego ruchu są zwiastunami tych wydarzeń. Już kilkadziesiąt lat temu pewien brat napisał na ten temat. Nie twierdzimy wcale, iż wszystkie tego rodzaju zdarzenia są nieautentyczne i szatańskie, ale chcemy jedynie przez to powiedzieć, że jest tak niestety w wielu przypadkach i że jeśli nie będziemy badali tego typu zjawisk dogłębnie i na podstawie Pisma, to bardzo szybko możemy ulec zwiedzeniu. Okultyzm odnosi liczne triumfy na naszym tak zwanym chrześcijańskim zachodzie i również dla nas stanowi poważne, realne niebezpieczeństwo, szczególnie dla naszych dzieci. Wielu ludzi daje się zwieść temu fałszerstwu. Zwróćmy również uwagę na to, że nie jest tu mowa po prostu o znakach i cudach, lecz o wszelkiej mocy i wszystkich znakach i cudach kłamstwa. Gdy tamy zostaną przełamane i już nic nie będzie hamowało odstępstwa, nie będzie już żadnej powściągliwości. Zepsucie, deprawacja i mamienie odnosić będą kolejne zwycięstwa.